Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Długość boku kwadratu K2 jest o 10% większa od długości boku kwadratu K1. Wówczas pole kwadratu K2 jest większe od pola kwadratu K1. No i pytanie, o ile procent? Zróbmy sobie dwa rysunki pomocnicze. Jeden z nich to będzie kwadrat o boku 1 na 1, a drugi to będzie kwadrat trochę większy, a dokładnie o boku długości o 10% większej, no to jak dodam do jedynki 10%, to będę miał 1,1. Tak samo tutaj, jak dodam do tej jedynki 10%, to będę miał 1,1. Jakie jest pole pierwszego kwadratu? No to 1 razy 1, 1 do kwadratu, czyli 1, a pole drugiego kwadratu jest 1,1 do kwadratu, czyli 1,21. No i teraz pytanie, o ile procent jest większy drugi kwadrat od pierwszego kwadratu? No, ile procent trzeba dodać do jedynki, żeby dostać 1,21? No tutaj jest podpowiedź, czyli o 21% dokładnie. No bo zobaczmy, jeśli 1 to się równa 100%, prawda? No to 1,21 to się równa 121%. No to o ile 121% jest większe od 100%? O 21%.